Robią ze mnie mema, ale to ja się z nich śmieję. Wjeżdża im na ego to, że jestem pewny siebie. Śpiewam od serducha, no bo to umiem najlepiej. Zawsze mordo chciałem szerzyć pasję w internecie. Siemanko, witamy. Gotowanie Krzysztofem Kozikiem. Witajcie, Kamil, teraz tutaj robię. O to ty. Ser. Jezu, ziemniaki. Ser, ziemniaki już zostały jest. Zmielone. Jajko. Ser. Teraz dajemy do tego. Pieprz. O. Urabiamy serek. Ktoś chciał, żeby zrobić ten zawody w jedzeniu pierogów na czas. Ja, może nie, ja bym bardziej zrobił, kto więcej zje, jak już. Bo ja na czas to też niedobrze jeść. Cebulka się musi troszkę przyrumienić. Bo jeszcze jest pół surowa. Na cebulkę to ja lubię. Paruje mi. Cebuli nie ma, druga na tłuszcz. Dobrze. Dobrze jest. Nawet jak będzie inaczej, to będzie to własny przepis. Będzie. Ja pamiętam tego takiego youtubera, co tam też babcia robiła pierogi. No. Taki oddasz fartucha, nie wiem, czy kojarzysz. Muszę i kojarzyć, który jest ten płynika, nie kojarzy, musimy widzieć. Cebul kosztuje, drodzy państwo. Dobre, lubię. Teraz wyrabiamy, moi drodzy, ciasto. Jak będę w Warszawie. Do tego jakieś większe pół. Trzeba dać większe pół. Mąkę zamojską ja używam. No to jest typ 450. Jak tak, 450-500 jest do pierogów. Także do tego dajemy dwa jajka. Bez skorupy, prosimy. Wiadomo. Nie umiesz jedną ręką. Wiem, że ludzie jedną ręką umieją ten rozbić tak. No papra, no ale no to gotowanie to trzeba upaprać. Jaka jest tematyka tego kanału? Tu wszystko jest. Tu nie ma tematyki, tu jest tak. Tu jest tak. No to mówię. Czekaj, no. Dobra, już. Jeszcze i tak trzeba dać. No to tak się robi. Trudno, nie będę wnikał. Teraz wyrabiamy ciasto. Jest już ciasto prawie wyrobione. Jeszcze troszkę przelecę i gotowe. Także ciasto. Bardzo dobrze zrobił. Także ciasto wyrobione już jest. Teraz się bierze nóż. Cebul i w tle babcia Janina. Znaczy jak mama świetne te szorcy. Naprawdę wam powiem, te pomysły, które on ze mną, jak byłem u niego, nagrywał, to on wszystko to w trakcie. Przechodzimy, mówi, o słuchaj mam, stoisz tu, ja mówię to, ty to. Sam wymyślał to w trakcie. Dobry małeb do tego, naprawdę. Pozdrawiamy babcię, pozdrowienia ma pani. Od ludzi. Już przy kamerze to jakoś tak niechętnie. Kamera stresuje. Nie, już nie. 10 lat. Spotkasz się jeszcze z nim? No ja bardzo chętnie. Ja bardzo lubię nagrywać z nim. Przepis za ciasto było tak. Większe pół kilograma 600 gram mąki. Do tego idzie dwa jajka. Łyżka stołowa oleju. Do tego jeszcze idzie 3 szczypty soli. Pieprzu? Pieprzu nie. A nie. 3 szczypty soli. To się nie wcina. I szklanka wody. Taka szklanka tutaj stoi wody. O. Szklanka wody i to wszystko zarabiamy. O. Trzeba dobrze rozumieć. Jakub by się przydał, on by dobrze tutaj zakamerował. Odlokować. Jakoś tak się. Jak się chyta ciasto wałka, to trzeba dać mąki. Kurde, takie pierogi ruskie to bym zjadł. No Sand, widzisz? Sand, szkoda, że nie mogłeś wpaść. Dobra, ja tu jestem. Za kamerą. 20 pierogów pani mówiła. Pani zaczy, ile już jest? No.
Tu już będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Już tam mniej więcej. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. No z tego jednego będzie 30. Myślę, że więcej. Albo i więcej. Bierzesz tak, na środku, tak jak ja, widzisz, zakładasz. I wtedy... Nie, to ja wiem, to już... To i wtedy wiedzie. Do nie tego. Mnie tego farszu chcesz. Do łyżeczki. No. I tak. Też nie przesadzić, bo... Tylko dobrze końcówkę, żeby tyle. Pierogi się gotują. Ze skwarkami, z cebulką, zasmażane na patelni. Do tego śmietanka. Znaczy to jest na razie gotowane, a później jak będziemy robić z jedzenia live'a, to się ten... To się odgrzeje wtedy na patelni. Tylko, że gorące. Kurczę, aż się jeść chce od patrzenia. No. Aż muszę spróbować, bo aż się... Nie mogę patrzeć, muszę zjeść. Za gorące pewnie, no spróbuj ty. Nie, nie wiem, W gębie. Za gorące może być, gorące? Dobre, zjedz, na luzie. A ja jestem... Ja z gorącym to mam, to ja nie lubię. Bardzo dobre. No jak i ocena pieroga? Dobre, bardzo dobre. No ocena od pod te pierogi to kieliszek zimnego płynu sylwestrowego by się przydał. No tak. Ocena od 0 do 10. Ja muszę laleczki wsadzić do lodówki. Ocena 9, 9. Chociaż może trochę soli bym dał, troszeczkę może. Jak już. No nie, nie zjem drugiego, bo zacznę jeść, to wciągnę.